informacje na temat dzisiejszej imprezy znajdują się i w sąsiednich miejscowościach, a więc będzie nas tutaj dużo więcej. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy panu przewodniczącemu, Henryk Zastępa. Proszę państwa, no nie wypadało, żeby ci wyróżnieni te gwiazdy łowickie czegoś nie powiedziały. No zaczniemy może, a nie, Janku, najpierw od kobiety zaczniemy, a potem dopiero wy, choć wasz zawód jest starszy. Przedstawiam państwu, to co, dogadaliście, że Janek pierwszy? Proszę. Wydelegowany oficjalnie został Jan Konopczyński. Tak jest. I że cała rodzina tu jest. Myśmy oficjalnie to wspólną taką decyzję podjęli z panią Marianną Sołtyszewską i oczywiście pozostałymi członkami mojej rodziny. Chciałbym w naszym wspólnym imieniu podziękować serdecznie przede wszystkim władzom Łowicza za uhonorowanie, dlatego że to jest trwała rzecz, która pozostanie. Mam nadzieję, że wszyscy będziemy pamiętali o tym, kto budował spółdzielnię sztukę łowicką, a także i o tym, kto robi ceramikę bolimowską. Dobra, ja może tak mówi, płacze, nie mówię, kurde, w końcu mnie pobije. Wie pan, prawda? Kurde. Ja to też mówię właśnie. No zawsze kurna mać mi wypada, nie? A, nagrywa. Nie wiem, zastanowię się. Najpierw wybiję pani jedną, a później zobaczymy, dobra? Pierwsza, no zastanowiłem. Proszę państwa, pan Stanisław urodził się w Warszawie na Czerniakowie i tam powstała jego pierwsza. Snuje się nicią pajęcą, echo wspomnień z tych dawnych dni. Płynie melodia do ranka, serca całują. Nasze kawalerskie, człowiecze twoje, gardło moje. Nasze kawalerskie, do nas knajpa należy i świat. Nikt nas barzy nie szuka, nie znajdzie nas nikt. Niech żyje więc bar i picie i wik. Piwo na lane to piękny świat, a browar warszawski nasz brat. Łeb zadziera, tu się
się pali jak cholera, z każdej strony są, ten czasem z drugiej. My walczyli, bo strażaki w takiej chwili bardzo dzielne są. Wszyscyśmy się napocili. 3 godziny wygasili. Aż się spalił dom. Tak, że to się zdarza, może raz na 100 lat. Za Magnieszkę, dla której bym słoneczko zniał was plan. Lecz nazwiska nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, bo słyszy przecież, czy tutaj mieszka Magnieszka. Taka miluka, takie oczy ma jak wioły. Od tylu dni szukam, od wszystkich chwil pukam, lecz ją nie mogę znaleźć, choć tak bardzo chcę. Czasami dzień powtarzam, wciąż to same słowa. Ile kamienic, ile ulic, ile brak. Czy tutaj mieszka Panna Agnieszka? Panna Agnieszka, najświeższa jaką znam. Zgotować wieczerze. I gwóźdź długi w rękę bierze. Trochę chyba za mało litery dla państwa niektórych. I gwóźdź w rękę bierze. To potrawa całkiem nowa. Baba trochę wstrząskła głową. Ale baba jest ciekawa, co to będzie za przyprawa. Panią Maję. Garnek zatem wody wlewa i do ognia kładzie drzewa. Cygan włożył gwóźdź powoli i garsteczkę prosi soli. Hej, mamusiu, do niej rzecze, łyżka masła by się zdała. Niecierpliwość babę bierze, łyżkę masła w garnek wkłada. Thank you.
Muszę podkreślić, że to naprawdę, to jest 100% prawdy. Moje pierwsze miasto, które odwiedziłem, jak pierwszy raz przyjechałem w Polsce, to było Łowicz. Mieliśmy znajomy, który właśnie tutaj mieszkał. No i spędziłem kilka wakacji właśnie w tej okolicy, Jezioro Białe, troszeczkę dalej na kempingu, z rodzicami. Moje pierwsze nurkowanie właśnie na jeziorze w Polsce, to było właśnie też Jezioro Białe, czyli no... Przyznaję się, że z 20 lat nie byłem w Łowiczu, ale pamiętam Łowicz. Jak tutaj przyjechałem dzisiaj, to no, nie byłem zgubiony. Wiedziałem, gdzie miałem jechać i jak docierać właśnie do was. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że jestem z wami, bardzo się cieszę, że jest taka piękna pogoda. Że będziemy mógł spokojnie rozmawiać się o jedzenie, bo jak zrozumieliście właśnie patrząc na ten festiń dzisiejszy, to jedzenie zbliża. Jedzenie powoduje, że człowiek jest zadowolony. No i cóż, można podróżować też dzięki smaki. Powiem wam, że nie pierwszy raz właśnie zjadłem taką zupę, jak podobną zupę jak dzisiaj, czyli zupa owocowa, ale pierwszy raz właśnie spróbowałem ten przepis właśnie z waszego regionu. Ja dzisiaj stwierdziłem, że będziemy troszeczkę podróżować dzięki naszej smaki też. Mimo, że mam na nazwisko Brodnicki, że mam polskie obywatelstwo też, no to przez mojego akcentu to od razu, o, idzie żabojad, prawda? W związku z tym, no, zawsze staram się po prostu zrobić przepisy, które są troszeczkę związane właśnie z podróżami, z kuchnią światową. Ja dzisiaj chcę wam pokazywać przepis, który będzie oparty na właśnie na ryby atlantyczne. Ale na dobrą sprawę można to robić też z pstrągiem. I chciałem wam pokazać różnych sałat, które są sałaty, które pochodzą z różnych części świata, ale które są hodowane w Polsce, bo w Polsce wszystko rośnie. Nie, ja muszę wam to powiedzieć i przekonać, przecież macie taki region, że ile sady tutaj niedaleko macie, ile różnych właśnie owoców i warzywo. I chciałem wam pokazać, że to jest kwestia chęć. Naprawdę w Polsce wszystko rośnie. Będziemy dzisiaj wam podawać jako sałaty właśnie chryzantema jadalna, który jest pochodzi z Japonii, ale będziemy to serwować właśnie do taki bardzo fajny tatar. Taki tatar, który się nazywa ceviche. To jest taki tatar rybny, czyli ryba bardzo dobrze pokrojona. Ja właśnie mam tą rybę tutaj. Ja dzisiaj będę używał, tak jak wam powiedziałem, ryby atlantyczne, czyli ja mam dorada i mam okoń morski. Mogliśmy używać pstrąg, na przykład tęczowy, do tego przepisu. Bardzo jest to ważne, tak jak karpia. Jak kupujecie rybę, musicie się dowiedzieć, czy ryba była odpita. Wiecie, co to znaczy? Odpita? To jest ryba, który... Jak ona leży w takiej stawie, gdzie obiekt wodny jest zakmięty, to czasami czuć ten mucz, czuć taka ziemia, taka glina. I wtedy to trzeba odpijać ryby. Ości. Proszę zapamiętać, że można to robić z pstrągiem tęczowy na przykład, albo pstrągiem, który znajdziecie. Ryba musi być schłodzona. Ja ją schłodziłem, bo mam taki pojemnik właśnie z kostki lodu. I teraz będziemy delikatnie właśnie ją pokroić w kosteczkę. Czyli tutaj miseczka. I kosteczka. Czyli pokroję najpierw paseczki. O, takie paseczki, widzicie? Coś takiego. I za chwilę te paseczki pokroję właśnie w kosteczkę. Wskazujący idzie z boku. No dobrze. Czyli robię paseczki. Najpierw używam początek od dużego noża i stawiam nóż i do siebie i odzyskuję paseczki. No dobrze. Teraz będziemy używać największą, najczęstszą stronę noża. Ja to zrobię tutaj, będziecie zobaczyć tego. I proszę zobaczyć. Początek od dużego noża zostaje sklejony na deskę, palec wskazujący nie jest położony tutaj, tylko idzie z boku i robimy tak, do przodu i do tyłu, i do przodu i do tyłu, i do przodu i do tyłu. No dobrze, teraz musimy to zacząć kroić. Lewa ręka będzie trzymała składnik, ale nie tak położone palce, nie tak do góry, tylko tak zgięte troszeczkę. I tak, trzymamy składnik i będziemy opierać nóż na zagięcie. Albo tak sobie pogłaskać blisko oczy, bo to jest naprawdę niebezpieczne. Czyli pokroimy razem z pyskami, żeby mieć właśnie troszeczkę bardziej ostrości. Jak ktoś nie przypada na ostrych przepisów, to jest taka technika, którą ja się nauczyłem, jak właśnie podróżowałem po świecie. W Indie kiedyś wchodziłem do restauracji i widziałem, że tubica zamówiła coś do jedzenia. Mówię, jak się to samo? Jak dostałem tą potrawę, to myślałem, że tam umrę na miejscu, bo po prostu to było tak ostre. Ja mówię, jak ty możesz to jeść? I on mi tłumaczył technikę, która naprawdę super działa. Dzięki tą technikę, to będziecie mógł omijać tą ostrość i poczuć dopiero przyprawę. Czyli jak żujemy, to wtedy puścimy powietrze nosem. Robimy coś takiego. Czyli pompujemy nosem, prawda? I od tego momentu zobaczycie, że będziecie omijać ostrość. No dobrze, podaję do środka pokrojone i poszykane właśnie dzisiaj papryka chili czerwoną. Mogą być też zielona.
Mogło być to zwykły pieprz kajeński, po prostu troszeczkę właśnie sproszkowany. Też mogło być super, ale mamy taki sezon teraz, że naprawdę możemy kupić wszystko świeże. Okej. I chili wyląduje do środka. Okej. Koska. Ostatni kawałek mango. Kroję. I tutaj. Tutaj mam mirin. Mirin to jest wino ryżowe razem z octem ryżowym. Możecie to zamienić. Ja dzisiaj widziałem, że na jedno ze stanowisk była jedna pani, która robiła właśnie wino ryżowe, które było bardzo podobne do właśnie wino ryżowe, które kupiłem tutaj. I możecie zawsze to zamieniać. Zamiast dodawać wino ryżowe, możecie zrobić takiego delikatnego na przykład syropu. Albo możecie dodawać troszeczkę miodu, albo możecie dodawać troszeczkę syrop klonowego. Zamiast ocet ryżowy, możecie używać ocet jabłkowy, albo ocet z białego wina, wina białego. To wyląduje też w środku właśnie naszej ryby, razem z cebulą czerwoną, mango, sokiem z limonki. Teraz troszeczkę ostrość, troszeczkę sosu chili do środka. Możecie zrobić to jeszcze z suszonek, na przykład bruszki. Jak mamy teraz właśnie sezon na śliwki, to możecie taką śliwką właśnie wędzoną dodawać do tego, albo zwykła taka śliwka świeża, pokrojona w świateczki. Też będzie idealne. Dobrze. I tak jak jest, pomieszam całość. No dobrze. Jak to zrobimy? Może ktoś nam pomoże to podawać? Byśmy to podawali może tak do przodu, co? Mhm. Jeszcze mamy pieciwo, tak? To ja może podam tego więcej troszeczkę. Dziękuję bardzo.